Witam wszystkie byczki. Dziś powróżę wam byczki na jesień. Cóż te karty wam jesienią przyniosą? Zaraz sprawdzimy. Trzeba dobrze wypasować te karty. I zaraz byczki się dowiemy, co wam tutaj ta jesień przyniesie. Czy będzie dla was łaskawa? Trzy karty rozkładamy. Jeszcze jedna, okej. Więc drogie byczki, w samym środku jest głupiec, który oznacza może pewną niedojrzałość, ale też jakiś początek czegoś nowego. Kiedy człowiek czuje, że czegoś nie wie i zaczyna coś nowego, jakieś nowe plany, nowe możliwości. Co prawda tutaj będziecie się trzymać z daleka od jakichś zagrożeń i to akurat jest dobre. Jest tutaj, na samym dole jest król buław, czyli oznacza jakiegoś ognistego mężczyznę, który ma dużo energii, dużo siły do działania, ma dużo ognia. I tutaj jest karta świat, która oznacza, że ten mężczyzna może wam troszeczkę przesłonić świat. To jest, dotyczy troszeczkę przeszłości, więc ten mężczyzna może być wam znany już od dłuższego czasu i on może zapewnić jakieś takie większe możliwości, bo ta karta świat oznacza też taką pełnię, realizację się w tym świecie. I mogą być tu jakieś drobne przeszkody, bo tutaj jest piątka kielichów, która oznacza, że coś się wylało, coś się zrealizowało nie tak, jak byśmy chcieli, ale czego to dotyczy? To dotyczy pracy, bo jest tutaj ósemka monet, która oznacza, że w pracy coś tam nam nie pójdzie do końca tak, jak byśmy chcieli. Tym niemniej dalej idąc jest tu anioł, czyli as mieczy, który oznacza rozsądek, inteligencję. Dzięki naszej inteligencji i naszemu takiego myśleniu, rozsądkowi, pójdziemy naprzód i nie będziemy musieli się przejmować tym, że coś nam nie wyszło, ponieważ zaraz będziemy mogli zrobić coś lepszego. Będziemy mogli naprawić nasze błędy, będziemy mogli pójść do przodu i to wszystko zrealizować. Dzięki temu rozsądkowi nawet takie rzeczy trudne i wydawałoby się niewyobrażalne jak ogień i woda jesteśmy w stanie połączyć, jesteśmy w stanie pogodzić innych. Ponieważ dwójka mieczy też oznacza taką umiejętność godzenia się, łączenia przeciwieństw nawet. I ostatnia karta, o jak pięknie, gwiazda. To jest jedna z moich ulubionych kart, bo ona oznacza taką szczęśliwą gwiazdę, która gdzieś spada i która spełnia nasze jakieś takie najskrytsze marzenia i to oznacza, że będziemy mieć przez cały czas byczki w tę jesień szczęście. Szczęście, jakieś takie powodzenie, jakiegoś takiego fuksa. Można sobie zdrapać zdapki, można spróbować zagrać totolotka, bo to jest właśnie to, co mówi gwiazda, że jakieś takie szczęście nieoczekiwane może nas spotkać nawet do końca niezasłużenie z naszej nie zasłużyliśmy na to szczęście, ale ono się spełnia. I tego szczęścia, tej szczęśliwej gwiazdki z nieba wam, byczki, na tą jesień życzę.